Największa impreza wędkarska w Polsce. 12 targi połowy i łowy oraz 9 ogólnopolski festiwal karpiowy. Setki wystawców, tysiące odwiedzających, liczne konkursy, wiele imprez towarzyszących. Zabrze od 8 do 10 marca. Hala widowiskowo-sportowa MOSiR, ulica Matejki 6. Witam bardzo serdecznie dzisiaj na w zasadzie jedynym panelu dyskusyjnym, który odbędzie się tutaj. Ze mną Gary Bates z Nasza, prosto z Anglii, oraz Paweł Kiermaszek, główny przedstawiciel Nasza na Polskę. Chłopaki tutaj przedstawią sposoby produkcji kulek proteinowych, wszystkie tajniki, techniki, jakie stosuje Nasz, aby kulki były skuteczne przede wszystkim. Ja oddaję mikrofon Pawłowi. Wszyscy widzą? Będziemy siedzieć, żebyście wszystko widzieli, nie? Co, możemy zaczynać? This one is just a picture of my favorite lake in England, Pendrayton. Pendrayton? Yeah. To jest zdjęcie jego ulubionej wody w Anglii, Pendrayton. Nigdy tam nie byłem, więc nie wiem, o co w tym chodzi generalnie, ale zdjęcie jest bardzo ładne i woda na pewno też. Thing happened. Middle one. That's it. And this is my favorite hobby, making boilies. Second to fishing. Boilies and fishing. To jest jego drugie ulubione zajęcie w życiu. Pierwsze jest łowienie karpi, a drugie robienie przyleń. On to robi non-stop, cały czas, całe życie, każdego dnia właściwie. I will tell you now, my life is just really fishing. That's all I really like to do. When I go on holiday with the wife, it is only fishing. Jedyne właściwie co on w życiu robi to przynęty i uwędkowanie, nawet jak zjedzie z żoną na wakacje, to i tak jadą na ryby po prostu. When she wants to go on holiday with her friends, I pay for her to go on holiday with her friends. Jak ona chce sobie pojechać z jakimiś przyjaciółmi, tam normalne, zwykłe wakacje, to on im płaci, żeby pojechali z nią. I wtedy on sobie jedzie na ryby. And even if her friends can't afford it, I pay for them, so I don't have to go. So I will do it. And this is what I really want to talk about, flavours and the smell of food. At the moment we can smell food from the kitchens. To jest właśnie to, o czym on by dzisiaj chciał najbardziej porozmawiać, czyli generalnie zapachy i wszystkie likwidy, jakieś płyny, zalewy, których się dodaje do kulek, które powodują to, że karpie właśnie chcą jeść. Tak jak my teraz siedzimy obok miejsc, gdzie się jakieś gotuje jedzenie i wszyscy z nas czują głód w momencie, jak czują na przykład zapach tam smażonej cebuli, nie? And the smell of food can come in many different ways. If you see the stand what we're on at the moment, we have hundreds of different flavors and different combinations we can make into different smells and tastes. Mamy najróżniejsze zapachy i w ogóle rodzaje likwidów, które w różny sposób na nas oddziałują. Nie tylko w taki sposób, że tak powiem, bezpośredni, czyli przez nos, tylko bardzo często przez smak chociażby, nawet unosząc się w powietrzu. Many years ago we realized that to say make the amber strawberry, the left-hand side one, would cost you too much money in a bottle of this, a bottle of that, a bottle of that. So we started to combine the flavors to make it easier for everybody to make the actual boilie. Lata temu, właśnie zanim wymyślili te amber strawberry formula, bo to było pierwsze, kombinowali jak zrobić, jak uczynić to tańszym dla ludzi, żeby połączyć kilka różnych rodzajów zapachów do jednej kulki. Zaczęli je łączyć razem i to był początek właśnie tego, co robią teraz, czyli łączenie różnych zapachów w jednych butelkach. But that is the flavors what actually make the boilies what we sell. If you make your own boilies, you always want to give yourself a little edge. Jak nasze kulki są robione tak, jak domowe kulki robione przez was, czyli zawsze dodajecie coś od siebie,
żeby jakoś sobie, żeby te kulki wasze były wyjątkowe, troszeczkę inne niż reszta łowi. I nasze kulki są robione tak samo. Tego Gary teraz nie powiedział, ale wcześniej właśnie mi też mówił, że nasze kulki generalnie, o czym ludzie nie wiedzą, zmieniają się praktycznie każdego roku. Nie pozwalają mi pozostać takie same. One mimo wszystko różnią się z roku na rok od siebie, żeby właśnie nie przestały, żeby nie były rozpoznawane przez karpie jako takie powtarzające się i żeby nie mogły zapamiętać ich jako to niebezpieczeństwo, nie? For instance, adding a little bit of peach to the amber strawberry gives it a little different twist and will catch you more fish, possibly, than the people just using the amber strawberry. And the people just using the amber strawberry straight from the shops will be doing your baiting up for you. Na przykład, w dalszym ciągu, mimo że oni sami to robią, to w dalszym ciągu warto samemu też troszeczkę zmienić te przynęty, zwłaszcza w krajach takich jak u nich w Anglii, gdzie każdy używa takich prosto z półki kulek. Na przykład do Amber Strawberry bardzo dobrze jest dodać sobie minimalnie troszeczkę takie dotknięcie brzoskwiniowe tego zapachu. Jest bardzo skuteczny i on to generalnie poleca. And it's not just for making boilies either. Yeah, we put flavors in all the boilies, but you can add flavors and attraction to anything, to pellet, to particles, to any kind of food, and it will definitely give you more bites. For instance, if you just use maize cooked, you'll catch some, but if you use maize with sweetener, with peach oil, make it a good smell and taste, you will definitely catch more. Warto dodawać w ogóle każde atraktory do nie tylko do kulek, tylko do wszystkiego, czego używamy. Nawet do, tak jak mówił o kukurydzy, że zwykła ugotowana kukurydza jest bardzo dobra, bardzo skuteczna. Ale wystarczy dodać trochę słodzika i trochę atraktora i ona już jest kilkakrotnie skuteczniejsza niż sama kukurydza. And it's not just the fish you're attracting. When a food is really, really good, everything wants to eat it. Unfortunately, sometimes the small fish, the bream, and the other fish, also the natural food, eats the boilies, which are really good. The better the boilie, the more fish and animal attractive it is. Im lepsza jest kulka, tym bardziej przyciąga nie tylko ryby, ale też każde żyjątko, które żyje w wodzie po prostu. Na przykład ich kulki niektóre przyciągają dosłownie w ten sposób ślimaki. Każde żyjątko wodne, czy to jest ryba, czy to są, niektóre nawet są tak dobre są te kulki, że ciężko na nie w pewnych warunkach łowić, bo na przykład leszcze nie dają żyć, nie? Czy tam jakieś inne drobne żyjątka, jak na przykład raki, czy ślimaki, cokolwiek, ślimaki raczej kulki nie zjedzą, ale czasem jest to problem. Natomiast wystarczy wtedy zmienić kulkę, inna już nie jest tak atrakcyjna dla tych właśnie żyjątek, które żyją w tej konkretnej wodzie, jest okej. Okay. Natomiast tak jak widać, dobre kulki przyciągają nawet ślimaki i wszystkie inne żyjątka. The natural food. The carp know where the natural food is. The carp go to the natural food. And so if you position your boilies where the natural food is, you're giving yourself another few degrees of instant edge. Warto wtedy właśnie zwracać uwagę na to, co na kulce po wyciągnięciu pozostaje, bo to nam daje mniej więcej wiedzę, czy łowimy w tym miejscu, gdzie żyje jakiś naturalny pokarm. Bo łowienie właśnie w miejscach, gdzie naturalny pokarm występuje sam z siebie, to jest po prostu dla nas ekstra korzyść. Po prostu karpie już same z siebie kojarzą te miejsce z jedzeniem i złapiemy więcej ryb po prostu. It can catch you extra fish, understanding your lake, as well as your bait, as well as your rig. It's a big picture which you have to try to bring together. No, bardzo ważne jest po prostu znanie swojej wody, tak? Musimy wiedzieć konkretnie, gdzie ten naturalny pokarm występuje i gdzie te karpie się odżywiają i czym. Także jest wiedza o przyponach, wiedza o kulkach, ale bez wiedzy o konkretnej wodzie, bez złożenia tego wszystkiego do kupy, nic się właściwie nie zdziała. Me and my wife fished a lake in France many years ago. We struggled to find the carp in the first instance. When we finally caught the carp was excreting swan mussel shells. So I straight away looked for the deep silt, and we found the deep silt, we baited the deep silt, and we caught just stupid amounts of carp, too many. So, pardon, when again was these mussels? What was the problem with the mussels? The carp were eating the mussels in France, yeah? And so I found the deep silt with the prodding sticks, yeah? And full of mussels, and that's where we fished, because the carp was eating the mussels. Kiedyś
długo powiedziałbym, sobie przypomnieć, od czego zaczęliśmy. Dawno temu łapał na jednym jeziorze we Francji z żoną, gdzie przez długi czas nie mogli w ogóle znaleźć karpy, bo to straszny problem dla nich. Ale po tym, jak wyciągnęli pierwszego karpia, w żołądku miało mnóstwo muszli pokruszonych, więc musieli wiedzieli, że te karpie się odżywiają małżami, więc jedynym sposobem dla znalezienia tych karpi było znalezienie tych muszli. I szukali prodding stickiem, czyli tym takim naszym patykiem do stukania od dna, w głębokim mule, gdzie żyją właśnie te konkretne małże. I znaleźli właśnie to miejsce, gdzie natrafili na te małże. I zaczęli po prostu łapać karpia za karpiem, nie? Przez cały potem pobyt. Także to same kulki nic jeszcze nigdy nie zdziałały. Po prostu trzeba jeszcze znaleźć miejsce, w którym te karpie żerują. I come from England, and so the natural food is tiny. But when I fish in Europe, I look for the crayfish areas, the mussel areas, and because I find them areas, it's easier to catch the carp because they're naturally going to them spots. Dlatego w Anglii używa się małych przynęt generalnie, dlatego że żyjątka, które żyją w wodzie w Anglii, są generalnie małe. Nie mają raków, nie mają małży, mają te drobne takie rzeczy. Dlatego też te przynęty i te zestawy są takie bardziej finezyjne. Natomiast jeśli jest w Europie, to szuka miejsc, gdzie są raki, właśnie duże małże i tam umiejscowia swoje zestawy, bo to jest właśnie to miejsce, do którego karpie naturalnie lgną, nie? I spent hours stood in the rain, up to my neck, in chest waders, watching for carp on one lake, and I found the carp very close in the edge along a deep bank, and there was carp was eating the swan, eating the crayfish. So I moved to that swim and instantly caught. Kiedyś dawno temu stał po szyję w wodzie przez w deszczu. How long did you stand there? About 6 hours in the rain. 6 godzin w deszczu po szyję, patrząc tylko na wodę, nie ruszając się, żeby obejrzeć, jak te karpie się zachowują w tej jednej konkretnej wodzie. I zauważył, że karpie poruszają się bardzo, bardzo blisko takiego stromego, głębokiego brzegu. I widział, jak te karpie zjadają stamtąd raki. Więc wiedząc, w jaki sposób te karpie żerują, na czym żerują i w którym miejscu, po prostu rozgryzł tą wodę całkowicie. Because the lake was so quiet, I knew the carp would be somewhere. And wading out into the lake so I could see backwards along the side of the points and into other bays just gave me that option to find the fish. Na jezioro było tego typu, że generalnie nic się tam nie pokazuje, nie było widać spławów, nie było widać tych ryb, ale wiedział, że gdzieś muszą być. Także wejście do wody, spędzenie tam kilku godzin, poświęcenie tego czasu w odpowiedni sposób pozwoliło mu łapać potem dużo ryb. It actually took 2 days and nights to get the carp eating single or double hook baits. But I caught the carp from the first night using 4 20mm boilies, the same length as the crayfish, for the first 2 nights. After the first 2 nights, it didn't matter. I got them onto boilies. Przez pierwsze 2 dni nie mógł w ogóle złapać nic na normalne przynęty tonące, na przykład pojedyncze czy podwójne, tylko łapał przez pierwsze 2 dni na 4 kulki obok siebie, które były długością podobne mniej więcej do tych raków, na których one naturalnie żerowały. Dopiero po 2 dniach nęcenia te karpie zaczęły zjadać te kulki w taki sposób, że to już wtedy nie grało roli. Po prostu dobrymi kulkami przekonał je do tego, że warto jeść to, a nie raki, bo jest mniej z tym problemów. No i potem zaczął już łapać bez znaczenia, czy na 1 kulkę, czy na 2, a w pierwsze 2 dni, gdyby łapał bez jakiegoś specjalnego pomyślunku i bez tego wcześniejszego wysiłku spędzonego w tej wodzie, nie wiedziałby, że jedzą te raki. I bez tych 4 kulek prawdopodobnie nie złapałby tych kilku karpi, które złapał przez pierwsze 2 dni. Like I say, in England, we look for small food, and the small food in England often lives very close to the edge of weed. To the next slide. W Anglii szukają małych żyjątek, bo takie tam żyją i małe żyjątka właśnie, które oni generalnie szukają, żyją bardzo blisko zielska. Dlatego to jest bardzo dobre miejsce, żeby szukać właśnie karpi. And in the roots of the weed, that's the dark places. Szczególnie w tych ciemnych częściach roślin, które są w mule. And that's what we get in England when we find the natural food. It's a lot of tiny animals pecking and drilling into the boilies. Mostly caddisfly larva, shrimp and stuff like that. Tak wyglądają kulki właśnie w odpowiednim miejscu, po wyciągnięciu z odpowiedniego miejsca. Widać wtedy, że jest mnóstwo naturalnego pokarmu, który dosłownie wierca się w te kulki, zjada je tak jak potrafi. I to jest właśnie znak, że kulka leżała w tym miejscu, w którym powinna. Tam, gdzie jest naturalne jedzenie, tam, gdzie karpie to odwiedzają. That's the sort of areas we look for in England, where we start to get the trouble from the natural food. Pardon? That's the sort of areas we look for in England, where we get the trouble from the natural food attacking our boilies.
Więc generalnie szukają miejsc, w których mają problemy z takimi właśnie obżartymi kulkami. To znaczy, to jest dobra sytuacja. Wtedy wiemy, że tam jest naturalny pokarm. And another way to attract natural food is paste as well. Paste, you can put flavors into paste, you can make things happen quicker with paste. It doesn't make life easy if you have a lot of roach and bream and things like that, but natural food, small natural food, things like mussels and snails are more attracted to softer material. Pasta jest bardzo dobrym sposobem, żeby ściągnąć właśnie ten naturalny pokarm, bo to po prostu przyspiesza sprawę. Warto jest to sobie na przykład doaromatyzować i po prostu przyspieszyć działanie tej kulki, nie? Bo normalnie kulka nie pracuje tak szybko, jak pracuje pasta i nie przyciąga tak dobrze naturalnego pokarmu, jak pasta. Więc warto sobie pokombinować z tym. carpteamsport.pl. Tutaj znajdziesz artykuły, relacje z imprez, opisy sprzętu karpiowego, opisy łowisk oraz galerie użytkowników. Śląski Portal Karpiowy. Ciekawostki. Aktualności. Piękne karpiarki. Ambitni karpiarze. Śląski Portal Karpiowy. To portal tworzony przez karpiarzy dla karpiarzy. carpteamsport.pl